Cześć moi drodzy, z tej strony Space Empire, witam was w trzecim odcinku z gry Destiny 2. Mamy misję numer 3, mianowicie po tym jak oswobodziliśmy i wzmocniliśmy niesamowicie farmę, skutkiem czego pojawiło się tutaj pełno ludzi, to musimy polecieć i porozmawiać chyba z którymś tutaj, z kim mamy to pogadać, z tym Derwim Kay chyba. Hawthorne poprosiła cię o udzielenie pomocy Derwimowi. Więc tutaj sobie polecimy i zapraszam was już na kolejną rozgrywkę, rozwalkę. Jest to rozwałka połączona z walką, czyli rozwalka. No, bo gra jest porządna, porządna. Może mniej jest tutaj dialogów, ale za to nadrabia to gameplayem, mechaniką strzelania. Jest naprawdę, jak chcecie się odstresować, porozbalać trochę wrogów, to jak najbardziej. Dobra, tutaj pan Sztern też jest, widzę. Andu, no moje imię to Chris, więc myślę, że moje imię za dużo im nie powie. Ale dobra, musimy zobaczyć, dokąd mamy się udać. W tą stronę, widzę. Oj, oj. Kurczę, kto tu do mnie naparza? A nie, w tą stronę muszę iść. Dobra. Może ta snajperka nie jest najszczęśliwszym rozwiązaniem. Bo trochę trzeba czasu poświęcić na wycelowanie. Dobra, gdzie my się mamy udać w ogóle? Do góry? Tak, do góry. Dobra, tu się przyda coś z bliska. Ale to ma odrzut niesamowity. No dobra, pogadajmy. Idziemy do góry, do góry, do góry. Znalazłem miły kącik na górze stodoły, skąd lubię oglądać zachód słońca za ułamkiem. To ty mówisz? Co? Co cię odpręża? Zachód słońca? Stary, ja wiem, że tutaj ta... Te widoki ci zrobiły mydło z głowy, ale... Gość, nie mam nawet herbaty, żeby cię poczekać. Wygląda jak Sean Connery trochę. Różnych czasów dożyliśmy. Devrim K. 8 do usług. Członek Straży Obywatelskiej z czasów przed upadkiem miasta. A teraz spełniam zachcianki mojej kochanej przyjaciółki Surai Hawthorne. Przede wszystkim trzeba skontaktować się z innymi uchodźcami i powiedzieć im o farmie. A to oznacza, że musimy stworzyć sieć łączności. I mimo, że jestem cholernie dobrym strzelcem, to upadli dają mi mocno w kość. Ośmielę się zaryzykować twierdzenie, że wytrzymasz kilka rundek z wrogiem. Wiem, do czego są zdolni strażnicy. Dobrze. Chyba już czas, żeby broń przemówiła za nas. Wykrywacz skrytek z MMS, to weźmy. Żeton zwiększy reputację. Nagrody legendarne. Nagrody frakcji. Codzienne zlecenia. Dobra, na razie jestem zamieszany, o co tutaj chodzi. Reputacja. Reputacja w jakiejś pewnie frakcji tutaj, ale jaka to jest frakcja? Nie wiem. Reputacja moja to jest ta linia, czyli co? Reputacja jest 0? Chyba tak. No dobra. Dostępna jest nowa przygoda.
Teraz pytanie jest, jak tą nową przygodę zacząć. Nowa granica, tutaj jeszcze coś takiego jest. Może ja bym musiał wrócić na orbitę, żeby zacząć tą nową przygodę. Tak mi się coś wydaje, dobra. Czyli to było tylko takie krótkie spotkanie z nim, on dał nam zlecenie. No i dał nam jakąś nową misję. Dobra, to będzie pewnie gdzieś tu. A jeszcze jest to. Lily, to jest to na pewno. Udaje się do Trostland. Zaraz. Ukończ przygodę Nowa Granica w MMS. No to jest tutaj. Dobra, mi się wydaje, że to jest jednak tu. Cały czas. Wariactwo, wariactwo. Dobra, gdzie są te misje? No tutaj jest, ale to była inna misja, inny kolor miała. Przecież. No dobra. Może to o to chodzi jednak. Otwórz nawigatora. Ekwipunek, ale tu misji nie widzę żadnej. Tu jest coś, ale to jest coś innego. Pakiety i nagrody. Trostland. Wykonaj szybką podróż do Trostland. No tu nic więcej nie ma. O, zaraz pewnie padnę martwy. Ta snajperka to mi się nie bardzo podoba. Nie lubię snajperki. Powiem szczerze. Może to jest jednak tutaj. Nie. Przygoda. Może to jest to? Zaczynajmy. Na parterze jest sztandar. Rzuć na niego okiem, dobrze? Nie znam żadnego rodu upadłych, do którego mogłyby należeć te znaki. Ja też nie. Przed twoją przygodą z odłamkiem upadli śmiało sobie tutaj poczynali. Ale większość wzięła nogi za pas, gdy odzyskałeś światło. Żeby się zapuścić gdzieś dalej, potrzebujemy sprzętu. Rozejrzyj się za skrytką w jednym z okolicznych budynków. Brak amunicji, no ładnie. Złup skrzynkę regionalną, dobra. Nie wiem, czy to jest na pewno ta misja, o którą mi chodzi. Ale okej. Okay. To ma trochę słaby zasięg. Dobra, rzućmy im tutaj to. Kurczę. A to? W
Matko, ile ja w to będę? Nie, to dobra, dajmy sobie spokój. Nasza misja to tutaj wiedzie, więc pójdźmy tu. No dobra, gdzie jest ten symbol na ścianie kościoła? Pewnie gdzieś tu. A tutaj. Devrim, ten symbol to twoja sprawka? Łowcy z twojego miasta rozstawiali takie symbole, kiedy badali okolice. Chyba oznaczali w ten sposób ciekawe miejsca. Albo wyjątkowo niebezpieczne. Albo jedno i drugie. Sprawdźmy to. Historia tego regionu jest fascynująca. Pod EMS rozciąga się prawdziwy labirynt tuneli, takich jak ten. Kto wie, co się w nich kryje. Uważajcie na siebie. Pewnie szczury i jakieś inne nieprzyjemności. No dobra. Myślę, że to trzeba by było sobie lepszą broń. Zobaczcie, jaka to jest słaba ta broń jednak. Trzeba władować w nich. Mogłem ten karabin sobie zostawić. Moja tarcza. Muszę tutaj zwiać stąd, bo... Dobra, uciek... Patrzcie! Zabili mnie. Coś sobie tutaj... Zwiększył się ten poziom trudności trochę, no ale dobra. Nic nie szkodzi. To jest tutaj. Ja niepotrzebnie wymieniałem tą broń. Ta jest gorsza, ma dłuższy okres przeładowania i zadaje mniej obrażeń. Mimo, że jest... obrażenia z jednego strzału są większe, ale... Częstotliwość strzelania jest niższa i ogólnie to jest słabsza broń. Zgarnąłem kod dostępu od tego kapitana. Teraz będę mógł otworzyć jego skrytkę. Wiedziałem, że on coś ukrywa. Ty się tu... Czego ty się tu chowasz, kurde? Nie, no jeszcze... No dobra, idziemy dalej, niżej.
Przy najbliższej okazji wymienię sobie tą broń. Chyba, że mogę teraz zmienić. A mogę. Pistolet maszynowy. Dobra, to sobie zmienimy jednak na tą, o, na tą broń, co miałem wcześniej. Myślę, że to będzie mi lepiej się sprawdzało. Świetnie się spisaliście. Wypatrujcie takich skrytek w przyszłości. Housegun. Na to przyjdzie jeszcze czas. W międzyczasie może weźmy się do roboty. Wróć do kościelnej wieży. Wstawiam wodę na herbatę. No dobra, wróć do nawigatora. Czyli tu. Okay. No szybka była ta misja. Nowa granica. I teraz co? Do kościelnej wieży mamy wrócić, tak? Okej, to wróćmy do kościelnej wieży. O, tam też nie jest taki aż super. Mocny. Ta broń. Dobra, tutaj to żeśmy się dostali wcześniej, tędy. Witaj ponownie. Tym razem zaparzyłem ci pyszną herbatę, ale tak się składa, że sam ją wypiłem. Szkoda, że nie udało ci się przybyć wcześniej. Racja, nadajnik. Gdy ty zabawiałeś się z upadłymi, my napotkaliśmy pewien problem. Hotorn umieściła ostatni przekaźnik na górze ponad kopalniami soli, ale nawet na takiej wysokości sygnał nie ma spodziewanego zasięgu. Trochę to dziwne. Tak czy siak, wzmacniacz sygnału powinien rozwiązać problem, jeśli zdołamy go do niej dostarczyć. W istocie martwa strefa. No dobrze, zobaczmy teraz, jak to wygląda. Wyglądają kolejne rzeczy. Co tu można z tych głównych misji zrobić? Wydłużenie publiczne to nie, ale my tutaj mamy naszą misję główną. Czerwona wojna. Dobra, będzie zaraz nowa misja. Europejska martwa strefa, czyli jesteśmy w tym samym miejscu, cudownie. Tylko, że to nam się pewnie zresetowały te wszystkie rzeczy. Dobra, bo tutaj tak ta gra działa trochę w ten sposób, że mamy po prostu w tym samym terenie różnego rodzaju misje. A to mu się przykleiła tam ta... Chyba tak, chyba ta... Teraz zobaczmy, w którą stronę musimy się udać. W tą. To lecimy. Może tędy? Tak. Hej, Dev. Wciąż tak tu sobie siedzę, nad kopalniami, z uszkodzonym nadajnikiem. Gdzie jest mój wzmacniacz sygnału? Już idzie do ciebie. Spokojnie. Aha, dobra, ja na B nacisnąłem, to jest ta blokada. Dobrze wiedzieć. Spotkaj się z Hawthorne. Przejdź przez kopalnię. Czyli tutaj. Strażnik jest już w drodze. Robię
się za stary, żeby po tobie sprzątać, Suraya. Nareszcie przyznałeś, że jesteś stary. Musiałeś mnie uratować z jednej, jedynej misji i dotąd mi to wypominasz. O, chyba z jednej na tydzień. To przez ciebie posiwiałem. Nie, w tą stronę. Tak, gderaj sobie, staruszku. A, dobra, to tutaj. Salzwerk, to jest kopalnia soli. Fajne, fajnie to wygląda, naprawdę. Te przestrzenie są niesamowite. Super. Majstersztyk, graficznie to jest świetna gra. I klimatycznie to... Shoot! Ale mnie zaskoczył, widzieliście to? Skąd on się tutaj wziął w ogóle? Wyskoczył gdzieś z góry chyba. Oż ty, kurde, tam łazi. Nie. Granat. Ten to ma rozrzut, ale straszny. Nie. Muszę tu przeczekać to. Jest za duży rozrzut. Muszę podejść bliżej jednak. Zaraz zginę. Myślałem, że ta osłona trochę więcej daje. Okej, ona chyba chroni przed pociskami, ale musimy się nauczyć z niej korzystać. Z tyłu są jeszcze. Z tej strony. Ta winda powinna zabrać nas na górne poziomy kopalni. Dobra, super. Tutaj jest ta winda. Jest, jedzie. Trochę szybko. Musimy znaleźć inną drogę na górę do kotła. No, generalnie to na pewno. Ostrożnie. Upadli to szabrownicy. Będą pazurami bronić najgorszego złomu, jaki uda im się znaleźć. Dobra, to im rzućmy. Granat, może coś to dało. Patrz, jak obszedł to skubany. Tam jest jakiś, ale tam jest też. Spróbujemy stąd to wysadzić. No. Jeszcze nie mamy granatu. Dobra, z tej strony się zabezpieczmy w razie, gdyby ktoś chciał strzelać, a tego. Spokojnie tak wykończymy.
Dobra. Tytanem się fajnie gra. Jest trochę wolny, ale za to nadrabia takim... Można strategicznie lepiej sobie rozplanować. To w zamian za tą prędkość, chociaż też nie jest taki aż... Troszeczkę jest ociężały. Ale tutaj niesamowite są te lokacje, słuchajcie, chodzi się i chodzi. Co chwila coś nowego. Bardzo fajne. Patrzcie tylko na to, tutaj wychodzimy teraz. Karabin snajperski mamy. Może się przyda jednak. To jest tutaj, zobaczmy. 34, strzelba, snajperski. No dobra, zobaczmy. Aha, brak amunicji specjalnej. Ten karabin snajperski na razie nam się nie przyda. Weźmy ten pistolet maszynowy z powrotem. On jest dosyć dobry, nie ma dużego rozrzutu. Z daleka można ładnie przycelować. Właśnie. Boom. Shit. Ale mi przytrafi. Muszę uważać jednak trochę. Kurczę, te latające są trochę upierdliwe, powiem szczerze. Shit, dosyć szybko mi tutaj spada życie. Trzeba by do nich chyba podejść, coś mi się zdaje, bliżej. Aczkolwiek się trochę boję tutaj wyjść na otwartą przestrzeń, bo mnie załatwią. Szczególnie tutaj któryś z nich strzela, a to tamten jest. Ten chyba. O właśnie. Dobra. Już niedużo ich zostało. No, ten to ma niezłą... Dobra, to mi się wydaje, że już możemy podejść po prostu bliżej trochę. Yeah. Mogłem wcześniej to włączyć. Tylko amunicja nie skończyła, bo będzie niedobrze. Dobra, pozbierajmy. W tą stronę teraz. W tą stronę, ale to chyba górą trzeba przejść. Mam takie wrażenie. Tutaj.
Tutaj chyba są. Ach, na pewno ucieszy cię wieść, że upadli nawiewają z kopalni. Wygląda na to, że wsadziliśmy kij w mrowisko. Znaleźliśmy windę. Dobrzy jesteście. Prawie tak dobrzy jak Louis. To wolę wysadzić, bo jest za blisko mnie. A może to też zobaczymy. Bo tu jest ta winda, więc... Coś mi... Aha. Nie. Kurczę, dosyć dużo tutaj ich włazi. No niedobrze, widzę, że tutaj będzie ciężkie przejście, tutaj będę miał z nimi. Dobra, spróbujmy ich w ten sposób załatwić. Już to oko najgorsze jest jeszcze. Dobra, inaczej się nie da. Kurczę, chować się. Dobra, ty chodź tutaj. Da się to postawić? Nie da się na razie, niestety. Dobra, spróbujmy ich zabić tak. Przynajmniej niektórych. Ej. Się powali. Ten najgorszy jest tam u góry. Na niego trochę będzie trzeba zmarnować amunicji. O kurczę. Dobra. Tutaj, z tej strony cały czas ich jest trochę. Odkryj przyczynę wyłączenia zasilania. Dobra. Czyli musimy się tu rozejrzeć, z tego co widzę. Rzućmy mu granat, bo to trochę... Może tutaj jest coś. Zobaczmy. A raczej nie. Nie, tu chyba nic. Dobra, musimy podejść bliżej. Tam jest jeszcze jedna.
trochę. Surwi coś tam. Oni się tutaj... Okej, myślę, że trzeba będzie ich tutaj po prostu rozwalić. Kurczę, znowu mamy... O nie... Znowu mamy jakąś awarię. No nie mogę, coś jest dzisiaj nie tak. I co teraz? My God... poprzednie nagranie podobnie się skończyło, teraz też mamy problem. No, proszę. No, disconnecty tutaj są najgorsze w tych grach, jak się już czuwacie. Wczoraj szło wszystko bardzo płynnie, a dzisiaj mamy jakieś problemy są. Chyba w związku z tym, że włączyli tutaj w Destiny 2 ten dodatkowy tryb i on jest testowy, tylko trwa przez 2 dni. Pewnie tyle osób się łączy, że mamy problem w ogóle z połączeniem teraz. Usunięto cię ze świata gry. No pięknie. Co za kurde. Jeszcze raz będę musiał tą misję robić. Nie fajnie. Dobra, dzięki za uwagę. Na razie. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Jak się film wam podobał, pamiętajcie, żeby zasubskrybować kanał, jeśli tego nie zrobiliście. I postawić łapkę w górę. Cześć.